Jak driftować w GTA Online? Jest to niezwykle proste i możemy to aktualnie zrobić na aż dwa sposoby. Sposób pierwszy, kupcie sobie bryczkę z DLC Los Santos Tuners, która nazwijmy to będzie dedykowana pod drifting. Oprócz tego zamontujcie sobie do tej bryczki opony z niską przyczepnością. To powinno wam pomóc w driftowaniu, aczkolwiek nie zawsze. Sposób drugi, zamontujcie sobie opony z niską przyczepnością do jakiejkolwiek sportowej bryki. Możecie to zrobić w podziemnym warsztacie właśnie z DLC Los Santos Tuners. Teraz już wiecie!